kurkę. Miasto od Cesarstwa Rzymskiego. Królestwa Niemieckiego. Założył je Karol Wielki. Tu mamy lwa, który przypomina nam Henryka Lwa, który wszędzie dał lwy, ale również jest w herbie Bawarii, bo rządził tutaj niezwykły cesarz rzymski, król Niemiec. Nie mówi się o nim, a dlaczego? Był koronowany 12 lutego 1742 roku we Frankfurcie nad Menem. W Frankfurcie nad Menem było to równo tysiąclecie synodu zwołanego przez świętego Bonifacego. Przez świętego Bonifacego, apostoła Niemiec, anglosaskiego benedyktyna, który był również na Monte Cassino, które planowo zostało burzone przez aliantów 15 lutego 1944 roku, rocznicę chrztu na Wawelu króla Polski. Króla Polski Władysława Jagiełły. Mamy tutaj ratusz, który stoi na klasztorach. A na ratuszu mamy władców Hamburga, którzy zakładali ten Hamburg. Adolf IV, dla nas najważniejszy, święty, franciszkanin, pradziadek polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, które również jej pradziadek, pradziadkowie, to król szwedzki. Pradziadkiem był również Sambor II, którego ojciec z mamą ufundowali klasztor Norbertanów w Strzelbie. Sprowadzili tam Norbertanów, tak jak tutaj. Norbertanów sprowadził jej przodek, Henryk Lew, do Raciborza. Polska królowa, Małgorzata Brandenburska. Nikt nie mówi o niej. Urodziła się w dniu, kiedy do nieba poszedł w Tunisie święty Ludwik, król królów. Było to 25 sierpnia 1270 roku. A nasza Faustyna rodziła się w rocznicę jej urodzin 25 sierpnia 1905 roku. Wysłała mnie do Hamburga. Obcowanie świętych to jest nasz skarb. Tak pisał mój tato Bernard Jan Paweł Tuszyński. Apostoł Bożego Miłosierdzia, przyjaciel księdza Michała Sopoćki, absolwent Marianów w Pelpinie. Na początku tak zwanej wojny. To nie była wojna, to był program. Program Wyszyńskich, Andrzeja. A po 270 dniach zainstalowali Stefana jako kardynała tysiąclecia. Tysiąclecia Polin, aby im ułatwić likwidację katolików i wypromować największego z narodu wybranego, którego powiedziano, że to jest polski papież. A urodził się w domu Żyda Bałamuta 18 maja w Wadowicach w 1920 roku, kiedy w Rzymie ojciec Deon, założyciel Sercanów, założył kościół, położył kamień w Rzymie pod kościół Serca Chrystusa Króla,
13 maja w 1902 roku, 20 roku była kanonizowana Małgorzata Maria Lacock, która widziała serce Jezusa. Serce Jezusa, kościół we Brzeszczu. Konsekrował go 1 kwietnia w 1911 roku święty biskup Augustyn Rozentreter, był rówieśnikiem świętej Bernadetki. Urodził się 13 stycznia 1844 roku. Tego samego roku w rocznicę urodzin polskiego papieża Piusa X, 2 czerwca 1844 roku urodził się polski Nobel, teraz Jerzmanowski, który oświetlił Amerykę, który ufundował w Nowym Jorku kościół świętego Stanisława, który wspomagał Polaków, który miał kontakt również ze świętym polskim papieżem Piusem X. Zmarł 7 lutego 1909 roku w Prokocimiu, gdzie wybudował pałac i pozostawił dla Polaków religii katolickiej Nagrodę Polskiego Nobla. 365 kg w złocie. Pierwszą nagrodę dostał święty nasz kardynał Adam Sapieha. Adam Sapieha wybrany biskupem Krakowa, konsekrowany na Rzymie przez polskiego papieża Piusa X 17 grudnia 1919 roku. Był to ten sam rok, kiedy powstał Kościół Serca Chrystusa Króla. Nie, przepraszam. Kiedy powstał Kościół Serca Jezusa w Gdańsku Brzeszczu. Byli tam święci kapłani. Proboszczem w 1945 roku został Zator Przytocki, który musiał uciekać z Krakowa jako kapelan AK. W 1947 roku była koronacja Matki Boskiej w Ostrobramskim. Przybył specjalnie biskup Jawrzykowski. Święty biskup, urodzony 7 lutego 1876 roku. Rówieśnik świętego naszego ostatniego fatimskiego papieża, Piusa XII, który urodził się w Rzymie 2 marca 1876 roku, w tym samym miejscu, gdzie 2 marca 1915 roku urodził się 132 święty papież Benedykt V. Akurat mamy 1040 rocznicę jego pontyfikatu, trwającego od 25 maja 1965 roku, 4 roku, do 23 czerwca 1964 roku. Wysłany przez Ottona I do Hamburga, przybył razem z nim biskup Adelgard, pan Widać, czyli biskup pierwszy biskup Hamburga, święty Angska. Mamy tutaj biskupów i założycieli miasta. Brakuje naszego świętego Benedykta V, ale przecież był 33 dni papieżem. Święty, kanonizowany. Dlaczego go brakuje? Jest wśród papieży bazylice świętego Pawła za murami. Wiedział o tym również urodzony 10
listopada 1820 roku. Niezwykły apostoł Eucharystii, któremu zawdzięczamy odnowę karmelów w Polsce, we Francji, w Anglii. Wnuk rabina Poznania, Rafała Cohena, który przybył do Hamburga 4 lipca 1776 roku, kiedy powstała Ameryka, jako rabin Hamburga, Altony i Wandsbeku. Matko Boża, Wszechwładna, patronka Hamburga. Kiedy wszystko przejęli, zaplanowali to na 527 lat, usunęli z historii najważniejszych naszych przewodników, świętych, papieży, jak również nasz Jan III Sobieski. Też jest wymodlone u niego niebo. Wie o tym Marek Jędraszewski, który urodził się 24 lipca w 1949 roku w Poznaniu, tam gdzie urodził się mój dziadek Stanisław Tomaszewski 31 marca 1861 roku. Sakramenty miał w Bazylice Świętego Piotra i Pawła, gdzie jest pomnik kapłanów, o którym się nie mówi. Konsekrował go Wyszyński w obecności biskupa Baraniaka 23 kwietnia w 1964 roku. Jest tam tysiące kapłanów, a tak jak jest pomnik 2779 kapłanów w Bazylice Mariackiej, ufundowany przez biskupa Nowickiego, więźnia Dachau, który został koordynatorem biskupstwa w Gorzowie 15 sierpnia 1945 roku, kiedy została cudownie uzdrowiona za przyczyną świętej Faustyny, sparaliżowana przez 17 lat, Barbara Kloss, której Matka Boska dyktowała tajemnice różańcowe. Była zaprzyjaźniona z moim tatą, jak również z niezwykłym apostołem Anatolem Kaszczukiem, który sprowadził Legion Maryi do Polski. Ale jakiej Polski? Przecież władcy świata po programie 2077 dni 8 maja Wyszyński podpisał pokój, ich pokój w Berlinie. W rocznicę powstania Brukseli 8 maja 1966 roku, gdzie 6 sierpnia przemienienia pańskiego 1697 roku urodził się święty cesarz rzymski, 50. cesarz rzymski, król Niemiec, koronowany przez swojego brata 12 lutego 1742 roku. Wnuk Jana III Sobieskiego, który jest też w niebie, wiedział o tym cesarz i wiedział o tym Marysieńka z Newers, królowa Polski, że 11 listopada 1703 roku dusza króla Sobieskiego znalazła się w niebie. Jego mama, Teofila Sobieska, wnuczka Żółkiewskiego, znalazła się w niebie 29 lutego 1704 roku. Jest to rok bitwy pod Blenheim, kiedy przegrał Maksymilian Emanuel, urodzony 11 lipca 1662 roku. Dar Boga, wymodlony ślubem w Altötting. Dziękczynna fundacja to jest kościół Teatinu, ufundowany 29 kwietnia w 1663 roku. Jego rodzice z radości, czyli teściowie,
Teresy Kunegundy Sobieskiej, która się urodziła później na Wawelu, koronowana w łonie matki, zawierzyli całą Bawarię 4 maja 1664 roku świętemu Józefowi. Tego samego dnia w Lois ukazała się Matka Boska czasów ostatecznych, a potem 8 maja 1664 roku objawił się święty Antoni przy Zamościu, którego zawsze prosił założyciel Zamościa, Jan Zamoyski, o pomoc. I mamy potem obozy organizowane już dużo wcześniej dla Burów w Afryce. Wszystko to jest dzieło rodziny Churchilla, bo przecież to jego przodek zwyciężył pod Blenheim. Dlatego wybudowali pałac Blenheim, w którym się największy przestępca, syn Żydówki z Nowego Jorku, urodził, czyli Winston Churchill. Wszystko było ustalone planem Wyszyńskiego, a mieli jeszcze ze sobą Piusa XI, papieża od 1922 roku, kiedy zaczęli budować laski, marylski mason dla kontaktów Wyszyńskiego ze swoim kuzynem Andrzejem, który zaczął od Krakowa 13 grudnia 1913 roku na ulicy Szewskiej 16. Spotkali się wszyscy towarzysze z Leninem, Stalinem, Stalinem. No, wszyscy się spotkali tam, a wtedy w Krakowie był arcybiskupem Adam Sapieha od 1911 roku. W 25. rocznicę urodził się przestępca, czyli Franciszek. Widziało go święta Faustyna. W dniu, kiedy się urodził, 17 grudnia 1936 roku. Święty papieżu Benedykcie V. Brakuje Ciebie tutaj, ale jesteś i działasz. Święci wszyscy, którzy są w niebie. Nasz święty polski papieżu, Piusie X i kuzynie, który będziemy obchodzili 200 lat jego urodzin w Łużnicy Wielkiej 18 października. 170 lat temu, po ogłoszeniu dogmatu niepokalanego poczęcia przez króla Polaków w Rzymie, świętego papieża Piusa IX, w dziękczynieniu założył miasto Panna Maria w Teksasie 24 grudnia 1854 roku. Matka Boża dziękowała, objawiając się w Lourdes 11 lutego 1858 roku. W Lourdes, gdzie był zamek rzymski, w którym 1080 lat wcześniej nawrócił się Murat, Arab, który przyjął imię Lourdes, Lourdes, od tego jest Lourdes. Świadkiem tego był Karol Wielki, który założył Hamburg. Karol Wielki, który urodził się 722 roku. A teraz wymienili wszystko. Planowo 527 lat mieli. 527 kapłanów umieszczono w Dachau 13 grudnia w 40 roku. Wśród nich był arcybiskup Nowicki, Edmund Nowicki, którego też zlikwidowali w tym samym szpitalu co Flonda 10 marca 1971 roku. Święty biskup z Dachau. I potem 527 katolickich Żydów z naszą Edytą Stein zlikwidowano po święcimiu 9 sierpnia 1942 roku w rocznicę koronacji naszego polskiego papieża Piusa X. Była to również rocznica, kiedy nasz arcybiskup Michał Kozal
był na Jasnej Górze w 1939 roku. Ale wiedziano, bo już było mu dany numer, zanim został biskupem. Wszystko opanowali. Takim punktem jest 18 czerwiec 2012 roku, kiedy w rocznicę poświęcenia katedry w Hamburgu założyli kościół 19 religii, masonerię. A potem 29 września w 2012 roku w kościele Michała w urodziny masona biskupa Jaszkę, który urodził się w Bytomiu. 1500 masonów się spotkało. Triumfują teraz. A Bóg wszystko widzi. Matka Boża Wszechwładna, wszyscy święci i męczennicy. I święty Maksymilian, którego zlikwidowano planowo. A przywieziono w dniu, kiedy zlikwidowano arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego, biskupa Płocka. Jaszkę zmarł w zeszłym roku, 11 lipca. W rocznicę zrzezi wołyńskiej, w rocznicę urodzin Maksymiliana Emanuela. Jest to święto świętego Benedykta, przeniesienia relikwii. Jak również 11 lipca w 1992 roku powstał rząd Żydówki Suchockiej z Rokitą. Wszystko wiedzą, ale idą śladami świętych, bo przecież ich władca jest małpą Boga. Jezu, ufam Tobie. Święty papieżu Benedykcie V, święty polski papieżu Piusie X, święty ostatni papieżu Piusie XII, który tutaj był. Jezu, ufam Tobie. Dziękujemy Ci, Panie Boże, Ojcze nasz.